Nie wiem, czy to widać, ale na pewno słychać, bo jestem zdyszana. Jestem w Peru, w górach, na wysokości prawie 5000 metrów i oczywiście przyniosłam ze sobą to, co trzeba mieć w górach peruwiańskich, czyli liście koki. W Imperium Inków liście koki były święte. I liśćmi koki należy przywitać się z Matką Ziemią, która w języku kechua nazywa się Pachamama. Liście koki składa się w ofierze świętym górom, czyli Apu. I liście koki, panuje takie przekonanie, że liście koki się żuje, ale to nie jest prawda. Ja wam pokażę, co robi się z liśćmi koki. Więc bierzemy taki jeden trochę większy listek i potem kilka mniejszych listków. Składamy w taki mniej więcej rulonik. I teraz nie żuje się liści koki, tylko wkłada się je między zęby a policzek. I tam się je trzyma. I czasami można je przygryźć zębami i wtedy wypływa z nich ożywczy, życiodajny sok. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy jest się wysoko w górach, czasami można dostać choroby wysokościowej, może boleć głowa, może boleć żołądek, można się czuć kompletnie nie sobą i rzucie liści koki pomaga nie tylko na chorobę wysokościową, ale tłumi też głód, tłumi pragnienie i dodaje siły. Więc jeżeli będziecie w górach, na pewno zrobicie to, co ja. Aha, i chciałam wam pokazać, zatrzymałam się tutaj specjalnie, żeby pokazać wam ten cud. Na prawie 5000 metrów są ptaki, są tutaj krowy przyprowadzone przez ludzi, ale są też kaktusy. Ale tak pięknie kwitną teraz. Im wyżej, tym jest cieplej. Tak naprawdę im wyżej, to jest zimniej, ale kiedy człowiek jest w ruchu, to wewnętrzne ciepło generuje tyle energii, że zdjęłam już wszystkie warstwy, które mam, będę je niosła ze sobą w plecaku, ale usiadłam tutaj, żeby pokazać wam, to jest trawa, która nazywa się ichu. I to jest bardzo ważna trawa, która rośnie właśnie wysoko w Andach, dlatego że z tej trawy Inkowie robili dachy swoich domów. I dlatego, jeżeli będziecie kiedykolwiek widzieli na zdjęciach albo osobiście, na przykład domy kamienne w Machu Picchu, to widać taką kamienną konstrukcję, na której czegoś brakuje. I te domy są dokładnie takie, jak były w czasach Inków. Brakuje tylko dachu z tej trawy ichu, a ponieważ wiatr tutaj w Andach jest silny, więc ponieważ Inkowie już w Machu Picchu nie mieszkają, to te dachy po prostu zostały porwane i nikt ich nie odnawia. I dachy z tej trawy ichu do dzisiaj robi się na niektórych chatach, tylko tak jak mówię, ponieważ wieje wiatr, to trzeba je od czasu do czasu naprawiać.
5000 metrów nad poziomem morza, to oznacza, że ciśnienie atmosferyczne jest tutaj o połowę mniejsze niż w Polsce, bo wynosi około 500 hektopaskali. Tlenu jest też mniej więcej o połowę mniej. I dlatego ciało mówi stop. Ciało mówi nie idź dalej. Możesz wrócić. A umysł mówi nie. Będę iść dalej, dlatego że chcę dojść na szczyt. I w życiu jest tak samo. Ciało czasami mówi, że już mu się nie chce, dlatego że ciało dąży do tego, żeby było wygodniej i spokojnie. Ale umysł wie, że tylko jeżeli starasz się pokonać swoją słabość i przekraczasz swoje granice, to stajesz się silniejszym człowiekiem. Więc chociaż ciało mówi nie, to umysł mówi tak i idę dalej. Po prawie 2 godzinach wędrówki pod górę jestem pod szczytem Sawasiraj, niedaleko szczytu Pitusiraj. To są dwie góry, o których krążą rozmaite, bardzo niesamowite legendy. Na przykład jest taka legenda, która mówi o tym, że w pewnym określonym czasie roku, wydaje mi się, że to jest na początku października, ludzie, którzy wchodzą tutaj na górę, tutaj lub jeszcze wyżej, spędzają tutaj noc i słyszą niezwykłe głosy. I nikt nie wie, skąd pochodzą te głosy. Uważa się, że być może to są albo duchy świętych gór, albo być może duchy dawnych wojowników, albo być może tu jest taka historia miłości między człowiekiem z ludu, a królewną inkaską, więc być może to oni rozmawiają. Nie wiadomo dlaczego tej jednej nocy tylko. W każdym razie jest to miejsce magiczne i czuję się magicznie, ale zawsze kiedy jestem w górach, szczególnie kiedy jestem wysoko w górach, tak jak tutaj, 5000 metrów, człowiek czuje się inaczej. Umysł działa inaczej. Cały organizm działa inaczej. Wszystko przestawia się na przetrwanie, ale dzięki temu z każdego kroku, który robi się naprzód, szczególnie wtedy, kiedy jest trudno, człowiek ma ogromną radość i tym większą wdzięczność, kiedy w końcu dotrze na szczyt.